mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w Mówiąc Krótko i w otwieraniu na ekranie. Dzisiaj przesyłka z wydawnictwa Universitas. Pierwszy raz w Mówiąc Krótko. A nim otworzę przesyłkę, jeszcze tylko przypominam, że jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność tego kanału, promocję dobrej książki, także dobrej książki katolickiej, konserwatywnej, to mogą to Państwo zrobić zarówno subskrypcjami, polubieniami, komentarzami, także tymi tak zwanymi komentarzami taktycznymi i udostępnianiem linków. A oprócz tego, ci z Państwa, którzy uważają, że autor, czyli moja osoba, na to zasługuje, mogą postawić mi wirtualną kawkę lub wspomóc finansowo rozwój tego kanału poprzez serwis Zrzutka. W tym serwisie można dokonać też wpłaty anonimowo, jeśli ktoś nie chce udostępniać swoich danych. I otwieramy przesyłkę. I proszę Państwa, chyba nożyczki nie będą potrzebne. A może będą? Nie, nie będą potrzebne. Wyciągamy przesyłkę, ale przesyłka jest podwójnie opakowana, pewnie po to, żeby się nie zniszczyła, więc tutaj się nożyczki jednak przydadzą, żeby tylko nie uszkodzić książki. Wiem, niektórzy tego nie lubią, bo trwa to długo. Trochę hałasu. Ściągam kolejne warstwy papieru i proszę Państwa, mam już książkę. Książkę z wydawnictwa Universitas i autorem książki jest Michał Hudoliński, a książka nosi tytuł Mroczny rycerz Gotham, szkice z kultury popularnej. Tak to wygląda i myślę, że być może też wśród moich widzów są tacy czytelnicy, którzy się tą publikacją zainteresują. Parę słów o autorze, Michale Hudolińskim, urodzonym w roku 1988, jest to krytyk komiksowy i filmowy, prowadzi w Kolegium Civitas zajęcia z zakresu amerykańskiej kultury masowej ze szczególnym uwzględnieniem komiksów, a więc autor, który zna się na tym zdecydowanie, o czym pisze. Jest też pomysłodawcą i redaktorem prowadzącym bloga Gotham w deszczu. O, to jest coś interesującego. Nie słyszałem, przyznam się szczerze, o tym blogu. Jest także polskim korespondentem ogólnoświatowego magazynu The Comics Journal. Współzałożycielem i członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. I publikował też w takich pismach naukowych jak Kultura Popularna, Literatura i Kultura Popularna oraz International Journal of Comic Art. Mroczny rycerz, publikacja składająca się z, niech tutaj zerknijmy sobie spis treści, składająca się z 7 rozdziałów i mamy między innymi takie rozdziały jak Narodziny Legendy, Wprowadzenie do Batmitologii, Żart, który się ziścił, Zabójczy żart wczoraj i dziś, W stronę psychoterapii, Psychologia versus Batman, Obraz dewiacji w filmowym uniwersum Batmana. I może jeszcze fragment z okładki. Mroczny rycerz Gotham to zbiór esejów, z których dowiecie się o genezie powstania ikony amerykańskiej popkultury, Batmana, a także o najważniejszych, przepraszam, język trochę mi się plącze, a także o najważniejszych tekstach związanych z obszarem mitologii DC Comics. W książce zarówno komiksy, jak i filmy poddane zostały dogłębnej analizie, prowadzonej zwłaszcza przez pryzmat aparatu poznawczego socjologii dewiacji. To również spojrzenie na postać Batmana w dobie politycznej poprawności, pozwalające na odkrycie, w jaki sposób progresywizm zmienia wymowę jednego z najbardziej znanych bohaterów literackich i transmedialnych. A zatem publikacja, jak sądzę,
Przede wszystkim dla miłośników komiksu, dla miłośników też filmów o Batmanie, ale myślę, że może zainteresować też tych czytelników i tych widzów, których intrygują przemiany w polskim, przepraszam, nie w polskim, w popkulturze, w filmie, w komiksie. I no, mamy różne przykłady tego, jak polityczna poprawność wkracza w popularne zarówno seriale, jak i dzieła kinowe, które stają się moim zdaniem już groteskowe przez te różne takie transgenderowe i tym podobne ideologiczne wstawki, czy uwzględnianie na przykład bohaterów homoseksualnych, lesbijskich itd., itd. Zatem, jak przypuszczam, jest to publikacja, która też tych widzów, którzy dociekają, co się dzieje w popkulturze, w tej kulturze popularnej, przychodzącej do nas ze Stanów Zjednoczonych, z pewnością tacy widzowie powinni się tą publikacją zainteresować. Tym bardziej, że jak przeczytałem tutaj ze skrzydełka okładki, jest to praca napisana przez autora ewidentnie znającego się na tej tematyce. Ogromnie dziękuję za uwagę i po raz kolejny przypominam, że subskrypcje, polubienia, komentarze to są działania, które mogą Państwo zrobić po to, żeby wesprzeć rozwój tego kanału, także udostępnianie linków. Przypominam, że do końca tego roku plan minimum, dobrze by było, żeby było lepiej, to zebranie ponad 1000 subskrypcji. Jesteśmy coraz bliżej tego celu i z góry dziękuję za udostępnianie linków tym z Państwa, którzy to robią, a być może o tym sam nawet nie wiem. I zachęcam stałych widzów do pomocy w tym, żeby ten kanał się rozwijał, także wsparcia finansowego, jeśli Państwo uważają, że należy autora, twórcę tego kanału, czyli moją osobę, wynagrodzić. Dziękuję, do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Mówiąc sobie krótko, Panem Bogiem.